krewetki babualti, uważane przez jednych za mało atrakcyjne, w ogóle nie reprezentatywne. Tą krewetkę widzicie tutaj, ona jest tutaj w wersji dorosła, wybarwiona. No faktycznie, szału w tej krewetce nie ma, bo ona jest szara, ma takie czarne paski, kropki, kreski. To jest akurat samica, to co jest, ta, która jest tutaj widoczna, ty ją widzicie. Jeśli, tak jak u mnie tutaj na czarnym bazalcie, no to faktycznie, no, wypatrzenie takiej żerującej krewetki, która jest już w pełni wykolorowana, ubarwiona, no jest dość trudne. No, red cherry rzucają się od razu w oczy, babualti już nie tak jednoznacznie. Jednak krewetka spełnia swoją funkcję. Tak samo jak red cherry, czy amano, czyści nam całe akwarium. Fakt, nie wygląda atrakcyjnie, ale swoją funkcję spełnia. Także tutaj ja mam red cherry, amano w tym akwarium, red cherry, amano i babualti. I nie zauważyłem jakichś takich klonów, że na przykład są babualti z czerwonymi kreskami i na odwrót. Także widzę, że te gatunki, jeśli kopulują, to każdy z sobą. Jeśli chodzi o amano, no to miałem rzut jednych jaj. Jednak w ogóle rozmnożenie amano to jest niemożliwe. W warunkach takich, no, trzeba bardzo znać się na tym tematyce, gdyż to by trzeba było wziąć krewetkę, która ma jajka. Później, jak już te wiedzieć, kiedy wylędą jej się larwy, larwy trzeba wziąć sobie na łyżeczce, przerzucić do wody ze stężeniem solą, chyba 35 mg na litr tej soli nawet, i one 2-3 tygodnie te larwy tam trzeba żywić czymś w tej słonej wodzie, i następnie, jak one już przejdą pierwszą czy drugą wylinkę, można je z powrotem rzucić do akwarium słodkowodnego i w tym, no to cudowny, mechaniczny sposób uzyskamy rozmnożone krewetki amano. Powiem wam, nie mam ani ochoty, ani czasu, ani wiedzy na temat rozmnażania, także ten temat daleko sobie odpuszczam. No ale mało pocieszające jest to, że takie amano w wersji full dorosłej żyje 2-3 lata i koniec. Być może kiedyś w wolnej chwili uda mi się dorwać więcej czasu, aby zgłębić sobie technikę rozmnożenia amano i być może, kto wie, będę drugim, któremu się to uda w Polsce. No cóż, pomóc można dzięki jej.